Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutne. Zapraszam na 88 odcinek Scrum Mechanics Simulator 2018. W dzisiejszym odcinku będziemy naprawiać auto klasyczne Porsche, ale nie Porsche 911, bo to już robiliśmy, tylko Porsche 356A Speedster 57 rok. Ok, auto już jest przygotowane w jakimś sensie. Próbuję najpierw może złożyć silnik, a potem będziemy się martwić o resztę. Oj. Serio? A brakuje mi części. Aha, bo wszystkie części mam chyba w składziku moim. Pokupywałem to, co mogłem. Pewnie o czymś zapomniałem, ale to sobie wszystko ogarnę. No tak, mamy części zawieszenia, nie mam natomiast części silnika, więc muszę je sobie ładnie zabrać stąd. Zwykle tak robię, jak rozbieram samochód, to po prostu po częściach silnika przekładam je tutaj, żeby mi się nie pomieszało nic i wtedy dopiero biorę się za zawieszenie. Ktoś tam zwrócił uwagę, czy nie mógłbym odwrotnie nagrywać odcinków, czyli najpierw naprawę karoserii. Zacząć od naprawy karoserii, ale stwierdzam, że to nie miałoby większego sensu, gdyż chodzi o to, żeby efekt końcowy był takim wow, a więc najpierw tutaj te wszystkie części od środka, bo gdybym już naprawił karoserię, to auto by fajnie wyglądało i już tego szoku by nie było, a najlepiej, żeby to było właśnie na samym końcu nagrywania. Nie wiem, tak sobie przyjąłem taką zasadę i odbiegam od zasady czasami, że zaczynam, były przypadki, zaczynałem od, nie od silnika, tylko od zawieszenia. Szczególnie gdy miałem problem z montażem silnika, gdy nie znałem części, żeby tutaj zbytnio nie zamulić odcinka, to zaczynałem od zawieszenia, natomiast takie odwroty sytuacji mogą mieć miejsce, natomiast nigdy, a przynajmniej nie planuję na razie, żeby zacząć od naprawy karoserii. A jak ktoś inaczej uważa, no to niech robi inaczej, to tutaj jego wola, nie? Natomiast ja tutaj na razie tej zasady będę się trzymać, którą sobie obrałem. No dobra, słuchajcie, tutaj miskę olejową zamontowałem, nie było żadnych problemów. Może tutaj zamontuję części pod skrzynię biegów. No i proszę bardzo, pierwsza rzecz, tarczy sprzęgła nie mam. Należałoby zatem kupić. Samochód będzie standardowo, bez żadnych części tuningowych. Więc tutaj nic nie będę wymyślał na siłę. No i lecimy tutaj głowicę. Proszę bardzo, raz, dwa. Ta szóstka. No i pokryw nie mam. I cewek nie mam. Pokrywa głowicy typ B, V6B. Pokrywa głowicy typ A. Dobra. Może tak zacznijmy. Od silnika cewki. Będę potrzebował ich 6. I weźmy sobie V6B. Zauważyłem pewną rzecz. W momencie, kiedy jestem, zafiltrowałem sobie, czyli wybrałem kategorię silnik i wezmę sobie filtr, założę, to nie filtruje mi tylko części silnika, a powinno być filtr, filtrze, tak? Czyli biorę kategorię i z tej kategorii filtruję. W tym przypadku robi to...
nie tak jak powinno. Tylko nie wiem, czy typ C. A biorę wszystko. Tylko po prostu filtruje całość. Co jest chyba błędem, wydaje mi się, w niedopatrzeniu, bo powinno być filtr danej kategorii, a nie wszystkiego. Co innego, gdybym był na zakładce wszystkie, to rozumiem wtedy. Dobra. Druga strona. Taki miałem pomysł, żeby, co nie jest powiedziane, że tego nie zrobię, bo nagrywam akurat na wcześniej, żeby wrzucić jeszcze filmik z jazdy Porszakiem, tylko żeby musiał gdzieś odkopać moją starą kopię Porsche gry. I jeżeli by się dało ją odpalić, to może. Byłoby fajnie. Może zagrać. Może nie dokładnie tym modelem, ale czy jakąś 356. Pokrywa głowicy typ A, nie mam jej. Były dwie, chyba coś nie tak kupiłem. Termostat. O, jest. Myślałem, że nie kupiłem. Wiadomo, jest auto, jest z złomowiska, więc tutaj części mnóstwo brakowało właściwie. Listwa wtryskowa jest mi potrzebna. Kolektor dodatkowy typ A. A teraz dobrze, że mam w sumie korzystnie teraz, że mam sfiltrowane wszystkie części, bo nie muszę jakby kombinować, czy to jest akurat część silnika, czy nie. To po prostu akurat to są części silnika, ale w razie czego mam wszystko pod ręką. Oprócz tego widzieliście w poprzednim odcinku, że udało mi się znaleźć na złomowisku Volkswagena Garbuska, czyli nie wiem jak to nazwać, biedniejszego wujka, brata Porszaka, nie? Bo Ferdynand Porsche również zaprojektował Volkswagena. Ale sylwetka prawdopodobnie była skopiowana z czeskiej Tatry. To takie spekulacje. Znaczy, inspirował się mocno. Chociaż inspirował się dobrze, bo jak Volkswagen się bardziej utrwalił. O, nie mam listwy jeszcze jednej. Napinacz paska jest mi potrzebny, osłona rozrządu. No dobra. Nie wiem, biorę wszystko. Najwyżej się coś wyrzuci. Teraz usunę filtr i wezmę sobie napinacz jeszcze.
No i brakuje mi jednej rolki jeszcze. Rolka B jeszcze jest potrzebna. Kiedy będzie koniec? Zobaczymy. Coś jeszcze? Wygląda na to, że mamy komplet chyba. Niczego się nie domaga. Dobra, montujemy go. Zamontowany. Tu ciekawie rozwiązano w modelu. Mamy zbiornik paliwa taki ciekawy, duży, kwadratowy z takimi pasami mocującymi. No a już klikniemy. To mamy domyślnie taki zwykły zbiorniczek. Ale domyślnie, ale potrzebny jest dostęp od spodu. To jest takie uproszczenie. Niestety w tej grze nie można zmieniać, jak jest jeden zbiornik i już tutaj nie można nim go modyfikować. No i wziąłem się za zawieszenie. I opony, dwie koła całe. Tutaj widzicie jest taka, a tej opony niestety nie mogę wrzucić. Tutaj widać taki obrys opony zapasowej, która znajduje się z przodu, gdyż silnik jest z tyłu, więc bagażnik taki na różne rzeczy, w tym oponę, znajduje się z przodu. Dobra, to mamy. Tu leja gumowa. No i kowo. Świetnie. Przejdźmy zatem do tyłu. I skrzyni biegów chyba nie kupiłem, tak. Nie mam jej. Nie wiem jaki rozrusznik, ale weźmy zwykły. Thank you.
Akumulator będę mógł tylko od strony. A rozrusznik niestety nie zwykły, tylko V8 musi być. Mimo, że to V6. Logiki tu nie ma. No dobra, jeszcze rura wydechowa, początkowa. To dzisiaj mi tu kamera nie chce ze mną współpracować. Dobra, zamontujmy koła. Są trochę tak w powietrzu. Jeszcze drugą stronę. Chyba wszystko, nie? Tak by wyglądało. No wiadomo, że tutaj to spasowanie jest tylko umowne, więc... No widzicie, że tam nie do końca to wszystko pasuje jak powinno. Można powiedzieć, że nie pasuje wcale. Dobra. Akumulator. Czyli akumulatora nie ma z przodu. Myślałem, że będzie z przodu. Dobra, serwo jest, to jest. Świetnie. Zobaczmy zatem jeszcze tutaj z przodu, czy czegoś nie pominąłem. A właściwie sprawdźmy sobie. A jest 100%, czyli tutaj mamy wszystko. A co ciekawe, są żółte tablice. Ale to nie znaczy, że to jest jakiś zabytek, tylko... Naprawmy karoserię. Tak wygląda domyślnie. I ten kolor chyba zostawimy. Chyba, że da radę coś jeszcze z tej zieleni wycisnąć. To sobie zaraz sprawdzę. Dobra. Najpierw może naprawmy, co się da. Okej. Drzwi są i tylko zderzaki. Oj, proszę bardzo, mamy różne bagażniki, nawet bagażnik B. Spróbujmy, weźmy sobie bagażnik B, a nawet bagażnik C z walizeczką. Tu coś dziwnego, tu są jakieś takie wąsy. Zobaczymy je sobie. No dobrze. Zamontujmy, co ja tutaj... Czyli takie mini modyfikacje są. A, czyli siedzenia są jako błotniki. Nie kupujemy siedzeń. Tutaj dokupiłem takie... Aha. Tu są takie jakby... W tamtym nie było, prawda? Takie nacięcia do chłodzenia silnika dodatkowe. Tak. Na boku. Ok. Piękne światło z tyłu, takie łezki. Co ciekawe, nie ma lusterka. Przynajmniej jedno powinno być od strony. I zobaczmy, co to za wąsy są.
Chwileczkę. A, to są takie pasy. Wiecie, nie podobają mi się one. Takie pasy zapinające. Nie, nie, nie. Wróć. O. Wolę taką czystą linię. Z tyłu mogą być te nacięcia. One są fajne, natomiast... Przodu raczej nie. No dobra. Słuchajcie, coś tutaj złożyłem. Zobaczmy sobie jeszcze. Jakaś tu kierownica i jakieś siedzenie śmieszne małe. Skąd takie malutkie siedzenie, to nie wiem. Ale ono jest ukryte pod, pod siedzeniem. Więc tu trzeba wybrać jakieś śmieszne małe siedzenie. Które ładnie nam będzie skrywać. Dobra. Sprawdźmy zatem, co można by tu wybrać, takiego najprostszego. Kierownica jakaś tam była klasyczna. Teraz sobie coś wybierzemy. Bo najprostszym siedzeniem było to siedzenie. Rozumiem, że zrobiono to tylko po to, żeby była możliwość. Tak. A ta dziurkowana kierownica, żeby to siedzenie się gdzieś tam ukryło. No i tak wystaje trochę. Być może nie dobrałem fortunnie. Trzy dziurki i tam jest jakieś logo, ale nie mam pojęcia. A weźmy sobie chyba te. Ja tu innego podobnego nie widzę. Świetnie, to siedzenie mi trochę kurczę. A jakie można by inne siedzenie wybrać? Czy jest jakieś takie małe? Tu jest jeszcze jakieś takie. Może to było to siedzenie. Ok. Bo musi być takie, które nie będzie prześwitywać. Zobaczmy teraz. Chyba jest dobrze, co? Chyba tak. Ja sobie tutaj przestawię z tyłu. I otworzę. No, teraz jest ok. Teraz mogę kliknąć, że niby... A, nie mogę teraz usiąść nawet. Czyli spic na wodę, fotomontaż, że nawet nie mogę usiąść. No dobra. Mówi się trudno. Wiadomo, to są auta moderskie. Nie zawsze to wszystko zagra. Mam nadzieję, że uda nam się wsiąść. Będziemy na nie patrzeć. Tak. No chyba jest jedna tablica tylko z tyłu. Z przodu tablicy brak. Zobaczmy, czy mam 100%.
A guzik nie mam 100%. Z powrotem na tapetę. Coś tutaj... Chwileczkę. Jeszcze muszę uporządkować wnętrze i zobaczyć, co mi brakuje. W ogóle coś tutaj mi się zobaczcie, wtopiło w asfalt. A nie, jest teraz już wszystko świetnie na 100%. Dobra, wracamy. No niestety, takie są uroki takich modeli. Ja sobie zapiszę ten kolor, żeby ewentualnie wrócić do niego. 25, ale spróbuję jeszcze coś tutaj go... podciągnąć. A jakbyśmy wzięli kameleon nie, ale perłowy. A zobaczmy, o co chodzi z tym perłowym. Jak on się prezentuje w ogóle. Co wy na to? O tam. O, można usiąść. Udało mi się usiąść. Tak wygląda auto. Piękny tutaj napis Porsche. Ładna tapicerka jasna. Kierownica. Wskaźniki. No i tak to wygląda. Zamknę auto. Tylko ten kolor coś mi tutaj jeszcze nie pasuje. Chyba wezmę normalnie metaliczny. Matowy, nie? Metaliczny, wracamy. Tylko ta jasność, by trzeba było taki... Tam był 109, niech będzie te 109. Jeśli mogę teraz ustawić, jeszcze raz mogę. Chciałem zrobić taką butelkową zieleń, taką, wiecie, ciemniejszą trochę. Bo on będzie się wtedy fajnie... Myślę, że tak będzie wyglądał lepiej. Dobra. Proszę bardzo, tak wygląda nasze Porsche. Taki malutki... na bagażnik, a to nie bagażnik, tylko miejsce na silnik. Porsche 1600 jest napis. To jest auto z 57 roku, Speedster. 10 rok, 356A. Co my tu, tutaj mamy? Napis Speedster, mamy dokładnie tutaj jeszcze naklejkę, logo oczywiście z przodu Porsche i napis również Porsche. Dobra, zobaczmy, jak sobie auto poradzi na naszej długiej prostej. W dzisiejszym odcinku nie wybieram się nigdzie, nie będzie złomowiska, nie będzie aukcji, bo mam kilka samochodów do naprawienia, jak widzieliście, dużo, właściwie prawie wszystkie są klasyki starsze, więc zrobimy sobie taką serię starszych klasyków, małych samochodów, bo mamy Opla, mamy Isetę, BMW, mamy Volkswagena Garbusa, a wtedy... Jaka śmieszna ta szyba, taka niziutka. No niestety... Samochodzik jest trochę wyrywny. Spróbuję go tutaj okiełznać. No i teraz sobie już damy dzielniczka, daje radę. Liczny samochód, no. Ma swój urok. I pięknie jedzie.
niestety tutaj wiadomo, że do setki w 8 sekund on w mniej zrobiłby, gdyby nie to, że wpadłem w poślizg. Więc ten początek miał dość mocny i jakby nie był w stanie jakby tej mocy okiełznać. W takim razie myślę, że zróbmy sobie jeszcze to lotnisko na koniec. Tylko wrócimy oczywiście do naszego garażu. Niestety tutaj ekrany ładowania są naszą zmorą. Nie wiem, jak ktoś gra, może niech się podzieli swoim doświadczeniem, jak ktoś gra na jakimś dysku SSD. Czy to szybciej znacznie jest, czy po prostu to jest już wina procesora, bo ja procesor mam słaby. Jak to wygląda? Czy u kogoś chodzi szybciej wczytywanie? No, przydałoby się, żeby to jednak było od ręki na pstryknięcie, ale niestety tutaj są ograniczenia silnika. No ale akurat lotnisko wczytuje szybko. Jedziemy. Można się fajnie tu pobawić na tych. Wiadomo, że nie chcę tutaj. Wykręcić się, więc tutaj można się fajnie nim pobawić. Światełka działają, stopu. Machnijmy te 200 i zróbmy sobie, zróbmy dym. Przy tych filtrach na lotnisku to auto wygląda jak czarne prawie. Nie podoba mi się, że użyto tego filtru. Ewentualnie mogliby zrobić jakieś tam możliwość zmiany. Na początku gry, że to po prostu jakiś błąd. Ale widzę, że chyba tak ma być. No i proszę bardzo, jest 200. Super, super. I kręci nam się. Okej. Okay. No tutaj od razu wchodzi bez żadnego szemrania rączki. To tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Cześć.